Hej dziewczyny, witajcie ponownie i witam Was w ostatnim już filmie maratonu boksów w lutym, dlatego że dzisiaj przyszedł do mnie Pretty Box, a w zasadzie nie przyszedł, a pojechałam do paczkomatu po niego. No i jest to ostatni już boks w lutowym jakby wydaniu wszystkich boksów, które znalazły się u mnie na kanale. I powiem Wam, że miałam niezłą przygodę, jak jechałam do tego paczkomatu. Dostałam powiadomienie w aplikacji, że paczka już jest do odbioru, był QR kod, więc pojechałam do paczkomatu, a paczkomat mam 10 km stąd. Za oknem leje, a u mnie to już jest w ogóle masakra, więc stojąc przed paczkomatem okazało się, że paczkomat nie czyta mojego QR kodu. Zadzwoniłam więc na infolinię i już 40 minut później, tak, 40 minut byłam na infolinii, okazało się, że im system nie do końca działa, te SMS-y, które powysyłali, nie podocierały, więc pan wysłał mi z jakiegoś tam innego systemu. No powiem Wam, że troszeczkę się nadenerwowałam, stojąc pod tym paczkomatem, ale na szczęście wszystko się udało i pudełko już jest u mnie. Niestety pudełko przyszło w dosyć mocno, widzicie, w zdezelowanym stanie, tak więc ja po prostu no, zastanawiam się, czy tam się nic nie stało. Jest bardzo lekkie, tak jakby tam kurde nic nie było i wszystko lata. Więc zobaczymy. No to otwieramy. Co mamy na początek? Mamy oczywiście karteczkę. W dniu walentynki niosę kosmetyczne nowinki. Mamy tutaj próbeczki z Nowa Kosmetyki. Mamy tu takie ulotki, jak tam urządzić sobie domowe spa. Ulotki, które generalnie się dostaje na wszystkich targach, jakich się idzie. Nie wiem, po co ludzie jeszcze w zasadzie robią te ulotki. Niestety na tych ulotkach nie widzę żadnego kodu zniżkowego. I oprócz tego otrzymałyśmy odżywcze ukojenie krem do twarzy marki Go Cranberry, czyli właśnie z Nowa Kosmetyki. Następnie otrzymałyśmy kolejną ulotkę z produktami firmy Benton, czyli to jest jeden z produktów, który znalazł się w tym pudełku, którym Pretty Box zachęcało nas do zakupu tej edycji, ale również kodu zniżkowego nie ma żadnego. Oraz jeszcze torebka papierowa od M. Clare. A w środku jest pusta. Więc dostałyśmy torebkę papierową. Po co? Pierwsza rzecz to jest właśnie ten produkt marki Benton i jest to krem aloesowy. Jest to produkt pełnowymiarowy o pojemności 100 ml i mamy tutaj, że to jest Aloe Propolling Soothing Gel. I mamy napisane, że jest to dobroczynne działanie aloesu 80% wzbogacone o imponujące właściwości propolisu 10%. Całość formuły dopełniają naturalne wyciągi roślinne, żel jest lekki, bezzapachowy i nie zostawia tłustej i klejącej się warstwy. Pozwólcie, że nie będę czytać całego długiego opisu, w każdym razie jest to pełnowymiarowa wersja tego żelu i standardowa jej cena to jest 130 zł, natomiast ostatnio na stronie Skin79 widziałam, że był on w promocji. Kolejny produkt to jest produkt właśnie marki Go Cranberry i jest to delikatna pielęgnacja żel do higieny intymnej i mamy tutaj również pełnowymiarowy produkt o pojemności 150 ml i jego wartość to jest 20 zł. No i oczywiście łagodny żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji i higieny intymnej, chroni oraz oczyszcza okolice, pomagając zachować odpowiednie pH. O ile się nie mylę, to chyba było wiadomo, że będzie coś z marki Go Cranberry. Nie wiem, czy akurat była mowa, że będzie to żel do higieny intymnej, ale na pewno była mowa, że coś z tej marki się znajdzie. Kolejny produkt to produkt, który w tym miesiącu już otrzymałam. Jest to naturalne mydło marki N. Clare i znowu jest pakowane podwójnie, czyli możliwe, że jest to taka standardowa wersja. Natomiast tutaj jego cena to jest 15 zł, a o ile się nie mylę, w poprzednim pudełku, gdzie były te mydełka, była cena 19,90. Więc wiadomo, różnie to bywa. No i oczywiście naturalne mydełko ręcznie robione. Poczuj jak wspaniale myje Twoją skórę, więc mam tych mydełek w tym momencie 4. Muszę się zastanowić, co z nimi zrobię. Czy będę z nich korzystać, czy nie. Ja już wspominałam przy poprzednim razie, że nie bardzo lubię korzystać z mydeł w kostce. Wolę jednak korzystać z mydeł naturalnych typu Yoop na przykład, które mam w pompce, nie muszę się martwić, gdzie je odłożyć, że ono mi moknie, że źle je odłożyłam, że spadnie mi do zlewu i będzie się tam rozpuszczać do umywalki i będzie mi się tam rozpuszczać. Nie jest to dla mnie jakiś tam szczególny szał. Następny produkt to jest świeca. Jest to świeca w puszce Eden, róża i jaśmin. I ta świeca kosztuje 20 zł. Mi się trafił jaśmin.
Chciałam zrobić małą przerwę techniczną, pobiec po nóż, żeby w ogóle otworzyć tą świecę, bo naprawdę było bardzo, bardzo trudno. Zobaczcie, w środku wygląda tak. Bardzo ładnie pachnie. Już jak zobaczyłam ten jaśmin, to tak pomyślałam sobie, och, Jezu, kwiatowy, brzydki zapach będzie. Ale bardzo ładnie pachnie. Ja, jak wiecie, lubię świece Bath & Body Works, bo one są duże, więc u mnie w domu akurat one się najlepiej sprawdzają. Więc zobaczę, czy tą świecę gdzieś wykorzystam, może w jakimś małym pokoju albo w łazience postawię. Jeszcze pomyślę, natomiast no, to zamknięcie wymagało jednak noża. Następnie musiałam się chwilkę natrudzić, żeby wydłubać to z pomiędzy tego całego sianka. I mamy tutaj takie trzy maciubkie rzeczy. I mamy tak, balsam truskawkowy marki Olival. Jest to balsam o pojemności 7 ml, kosztuje 9 zł. Ja pozwólcie, że nie będę go otwierać, bo ja takich balsamów w ogóle nie lubię i nie lubię się babrać. Jest to dla mnie mało higienicznie wkładać paluchy, potem smarować usta. Bardzo, bardzo nie lubię. Zdecydowanie wolę pomadki po prostu w sztywcie, a tych ochronnych mam ich trochę, bo mam i z Uriasz, mam i z Clarinsa, tak więc tego balsamu nie będę na razie otwierać. Następnie mamy pensetę i ta penseta na pewno większości się spodoba, bo jest z takim, o zrobię tak, z takim uroczym pieskiem. Jest to penseta o wartości 8 zł. Ja w tym pierwszym Look Fantastic w styczniu dostałam pensetę w takim bardzo fajnym kolorze rose gold, więc nie wiem, może gdzieś sobie wrzucę po prostu do kosmetyczki, żeby zawsze między sobą. No słodka jest, trzeba przyznać, że słodka jest, jest to taki fajny gadżet. No i na koniec z kolei kolejny gadżet, jest to pilnik. Pilnik do paznokci Flaming o wartości 6 zł, więc w zasadzie to takie pierdoły, drobiazgi dorzucone. Ale to kończy naszą zawartość boksa, więc jak widzicie, ta zawartość tak naprawdę, no moim zdaniem nie zachwyca. W zasadzie poza tym żelem i pianką, to reszta to... No dla mnie to są zapchaj dziury, to są po prostu zapchaj dziury, więc no nie, wiecie co, nie wiem za bardzo jaką politykę ma Pretty Box, kiedy tworzy te boksy, ale w momencie, kiedy mamy taki ogromny boks i tam w środku wszystko lata i to jest bardzo lekkie i wiecie, macie takie od razu wrażenie na dzień dobry, że gdzie jest ta wasza wartość, no płacimy 75 zł za pudełko. Dodatkowo z tą wysyłką też bardzo różnie bywa, bo pamiętam, że Pretty Box mówił, że wysyłka będzie na początku tygodnia, wysłali w środę, więc generalnie dostałyśmy nasze paczki w piątek. Jest to trochę średnio, już każdy zapomniał tak naprawdę o tych walentynkach, a zawartość powiem Wam, że kompletnie nie powala. Szczerze mówiąc, jestem dosyć mocno zawiedziona. Większość tych produktów to są po prostu, mam wrażenie, takie randomowe rzeczy, kompletnie mi się one nie podobają, no tylko ten żel Bentona, no i płyn do higieny intymnej, tak, bardzo fajnie, że jest naturalny, to też mi się poda, to są jedyne dwie rzeczy, które ratują to pudełko, no i w sumie te dwie rzeczy same w sobie dają wartość 150 zł, więc okej, jeśli spojrzymy na to z tej strony, no to zapłaciłam 75, te dwie rzeczy mają wartość 150 zł, a reszta to gratisy, więc nie powinnam się czepiać. Ale mimo wszystko, wiecie, w momencie, kiedy kupuje się tego typu pudełka, to ja nie oczekuję, że jeden produkt będzie fajny, a reszta ujdzie w tłoku. Ja oczekuję, że całe przeżycie związane z tym pudełkiem będzie fajne, że wiecie, cały ten moment oczekiwania, a tak ja się zawsze muszę dopytywać, a kiedy wyślecie, a kiedy będzie, a czy już wysłaliście, a numer przesyłki, a to, a tamto. I cały ten proces, który składa się na jakby na nasze ogólne zadowolenie z zakupu pudełka, jest troszeczkę zachwiane. W przypadku innych firm nie mam takich jakby, wiecie, problemów tak naprawdę. Nie muszę się o nic dopytywać. Wszystko jest jasno powiedziane. Wiadomo jest, kiedy wysyłka. Wiadomo, czym wysyłają. Zazwyczaj jest to jakby dobry kurier, który dostarcza na następny dzień. No tutaj mamy Pocztex, który, jak wiemy, różnie się sprawdza, bo wiele dziewczyn pisze, że po prostu ten Pocztex, no na moją wieś na przykład idzie 3 dni, tak? Bo oni mają jakieś swoje dziwne reguły. Ja już pisałam do Pretty Boxa w tej sprawie. Oni mieli składać reklamacje, ale też nie wiem, co się z tą reklamacją zadziało, więc nie mam pojęcia tak naprawdę i to bardzo mocno wpływa na całe moje zadowolenie ogólne z pudełka. I owszem, ten żel Benton jest w porządku, jest ok, ja się z niego bardzo, bardzo cieszę, bo jakby kupiłam to pudełko dla tego żelu, no ale z drugiej strony wszystko pozostałe,
te drobiazgi, no średnio, tak naprawdę średnio. I przykro mi to mówić, bo wiecie, na przykład w Biglossi bardzo dużo narzekam na marki drogeryjne, ale tutaj narzekam trochę na całokształt, trochę na wszystko tak naprawdę. I na przykład komunikacja z Pretty Boxem jest bardzo w porządku, tak? Bardzo szybko odpisują na Facebooku, starają się zawsze podać informacje. Natomiast kłopot jest w tym, że trzeba jakby dopytywać się o te informacje. W innych przypadkach dostajemy maila o tym, że paczka została do nas nadana, od razu jest numer trackingowy, jest wszystko. No w tym wypadku jakby trochę brakuje tych drobnych rzeczy, które wpływają na całą jakość jakby usługi. I trochę się wyżaliłam i nie wiem, mam nadzieję, że nie odbierzecie tego jakoś negatywnie, ale ja jestem klientem, który płaci i uważam, że tego typu rzeczy również mają wpływ na jakość, tak? Na jakby prowadzenie biznesu. I myślę, że warto o tym wspomnieć, pomimo jakby tego, że jeden, dwa produkty w pudełku były ok, ale wszystko dookoła było już troszeczkę gorsze. No, bardzo przepraszam, jeżeli kogoś moje narzekanie uraziło. Jeżeli macie inne zdanie, to oczywiście podzielcie się nim w komentarzu. Ja z chęcią poczytam. Każdy z nas jest inny i inaczej odbieramy tego typu rzeczy. Na co innego patrzymy, co innego jest dla nas istotne. Tak więc nie bójcie się, śmiało piszcie w komentarzu, jeżeli macie odmienne zdanie albo uważacie, że jestem głupia i przesadzam. Z chęcią poczytam nawet i takie komentarze. Tak więc dziewczyny, to zamyka nasz tydzień boksów. Jeżeli jesteście ciekawe innych boksów z tego miesiąca, to one się tutaj w kartach pojawiały. Możecie też zajrzeć na mój kanał, na wszystkie filmy z tego tygodnia i z poprzedniego również. Zachęcam Was do subskrypcji, przebiłam magiczną 500 niedawno, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję wszystkim, którzy subskrybujecie mój kanał i zachęcam nowe osoby, które odwiedzają mnie również do kliknięcia guziczka subskrybuj. Na moim kanale pojawiają się różne filmy od holi, testów i nawet ciuchowych dla dziewczyn plus size, tak więc jeśli interesuje Was ta tematyka, to zapraszam do subskrybowania. Czekam w takim razie na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia, pa pa!